Nowy mistrz, Kamil Łebkowski. Nowy Kamil Łebkowski, o tak, w takim razie, bo tak, wygrałeś dwa zwycięstwa. Nie będę taki, no jeszcze nie mój, ale czatuję na niego. Będziesz mój. Spoko, na razie jeszcze nie zasłużyłem. Otóż jest druga wygrana, więc dwa zwycięstwa z rzędu, no to już jest poważna sprawa. Powiedz, no co nieco o tym przebiegu pojedynku, on był taki bardzo, bym powiedział, zrobiłeś to, co potrzebowałeś zrobić, żeby wygrać. Przytomnie zawalczyłem, nie podpaliłem się w żadnym momencie, taki miałem plan, żeby wiesz, całą walkę przeprowadzić przytomnie, tak jak trzeba, a jak coś wejdzie, to pociągnąć, pocisnąć. W sumie w trzeciej rundzie wszedł taki jeden prawy zamachowy i widziałem, że Łukasz poczuł, ale od razu się cofnął i on strzela mocno kolanami. I dokładnie zaatakowałem, on od razu wystrzelił kolanem, więc wiedziałem, że no jest niebezpieczne. Te kolana, high kicki miał bardzo niebezpieczne. Zresztą było widać, że obawiałem się tego. Jak atakował, nawet kleił akcję idąc do przodu, to był niebezpieczny, ale jak zaczynałem go nawet napierać, no to już gdzieś ja zyskiwałem tą przewagę. Sztywny, lewy, prosty. Mało go używałem, ale jak używałem, to wchodził, więc to robiło robotę. No i obalenia, fajnie wychodziło. Powiem ci, pełne szaleństwo z tą godziną. Miałeś walczyć na początku, walczyć na koniec, ale nie ma tego złego, bo dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jest jedzenie, nie? nie, wiesz co, ja tutaj już mam zaplanowane w takiej ekskluzywnej restauracji posiłek. Nie wiem, czy znasz McDonald's, bardzo ekskluzywna. Nie jeden parę lat już tam. No właśnie, więc polecam. Zbyt ekskluzywnie dla mnie. Polecam, będę ambasadorem McDonald'sa, jak Anderson Silva był KFC, nie? Obiecałem sobie, że rzucam takie jedzenie kiedyś, lata temu, jak byłem na stacji benzynowej, zjadłem hot doga i później miałem wodospad z D i później powiedziałem sobie, że to jest koniec, nie? Ty, to dobry pomysł na zrzucanie wagi. No, dokładnie. Następnym razem wypróbuję. No kurde, czekaj, bo Gniadek dzwoni. Sorry. Trzeba było odebrać na live'ie. Zadzwoń do niego. Tak, mówisz? No, stary, zrobimy tutaj. Proste. Zrobimy live, konferencję, telekonferencję, fajny pies. No właśnie tęsknię za nim, wiesz co, bo... Daj na głośnik wtedy, no. Bo trochę... A, tęsknię za moim psem, pozdrawiam, Holly bardzo. Pozdrawiam mocno. Psa. Pozdrawiam psa. Kto wie, ten wie, pozdrawiam psa. Kamil też nieźle dał radę, drugi Kamil. Tak, znokautował. Kamilo, jesteś na wizji, nie znalazłem. Chciałem zajebać pas Fenu, ale też mnie powstrzymali, no szukam jeszcze tego twojego pucharu, może się znajdzie. Aha, no dobra, to luz. Pozdrów wszystkich widzów. Wojciech tutaj, MMA News, jesteś pozdrawiam. Na żywo. Pozdrawiam wszystkich. Good fight. Będziemy się dzwaniać, ja biorę szałę. Tak. Załatwiaj te prostytutki, ja zapiekanki przyniosę. Okej, w takim razie pytanie, czy po tym pojedynku zdrowotnie wszystko okej? Okay? Tak. Kolejnego. Lekko mi okopał mi nogę. Mhm. Wiesz co, no teraz 3 tygodnie z rzędu zrobiłem 2 walki, więc... No tak. No zobaczę, na razie miałem plan... Sypie się. Szef ci odpadł. Sypie się. Widzisz, stary jestem, sypie się. Miałem plan odpocząć sobie po tej walce, no nie wiem, może na grudzień był plan polecieć do Tajlandii. Zobaczymy, no to tak na razie, wiesz, wszystko na ciepło, wszystko tak na szybko. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A ta Tajlandia to treningi czy seks turystyka? No, czemu tego nie połączyć, nie? Nie, ogólnie chciałbym na treningi polecieć. No, już tak to planuję parę lat i mam nadzieję, że w tym roku wypali. No wiadomo, że grudzień to jest tutaj taki troszeczkę martwy sezon i na treningach i ogólnie w klubach, bo mało ludzi, a wszyscy w Tajlandii grzeją jajka i tam trenują. UFC jest grane, zawodników można spotkać, więc fajnie by było polecieć i sprawdzić się. Gratuluję w takim razie, let's eat. Tak? Dobra. No. Dzięki, pozdrawiam wszystkich widzów MMA News. Dzięki, jeżeli kibicowaliście, jeżeli oglądaliście albo będziecie oglądali, no to myślę, że będzie wam się podobało. Piona. Powiem ci na koniec jeszcze, że naprawdę jakby w twoich walkach przeżywałem zawsze, to były wspaniałe czasy, jak jeździłem wszystkie na te wszystkie pojedynki, właśnie na te wielkie pojedynki na tych mniejszych galach, to były wspaniałe czasy, także chciałem ci jeszcze podziękować jeszcze raz, bo byłem na każdej po kolei, było mega, nie? Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że następną galę w Żuromie, którą będę organizował, też przyjedziesz. Koniecznie. Dogadamy się. Dobra. Jakiś becel. Tak.